Cześć, witajcie. Minął tydzień, odkąd się ostatnio widzieliśmy. Byłam strasznie chora, dalej trochę jestem, ale nie o tym. Do tego wrócimy później. Na razie się zbieram, bo za chwilę mam makijaż w związku z tym, że przed nami, uwaga, trzecie, ale już ostatnie w tym miesiącu wesele. Ja już wymalowana. Wyglądam, no, zupełnie inaczej. O niebo lepiej. Lepiej się też czuję od razu, tak widzę. Plus 10. Plus 100, jeżeli chodzi o chęci życia. Nie, żartuję, ale czuję się naprawdę świetnie i w ogóle uważam, że wyglądam ekstra, jakby... Don't judge me. Tak sądzę. Chwilowo tak sądzę. Normalnie sama bym tak nie ogarnęła się tak ekstra oczy w koło, no ale ponieważ robiła to profesjonalistka, no to jednak nie ma lipy. Więc tak, jedziemy już na trzecie wesele w tym miesiącu. Tak, w tym miesiącu, trzecie i ostatnie. Także będzie teraz okazja do tego, żeby odpocząć. I ja po naszym drugim weselu, po ostatnim weekendzie, się totalnie rozchorowałam. Myślę, że to jeszcze powinno słychać. 1500. Wzięło mnie, co tu dużo mówić. Przez pierwsze 3 dni, czyli od poniedziałku do środy, miałam permanentną gorączkę, nie mogłam jej niczym zbić. Byłam we wtorek u lekarza, dostałam leki. No i tak naprawdę dopiero w czwartek było mi trochę lepiej. Myślałam w zasadzie, że to będzie jakaś taka szybka akcja i że ten wirus, czy co to tam było, że mi minie. No, ale nie. Pani doktor przewidziała trochę przyszłość. Wydarzyło się dokładnie to, co zapowiedziała, że się wydarzy, czyli no odpuściła mi gorączkę, ale pojawiły się kolejne rzeczy. Wcześniej miałam zatkane zatoki, one się zaczęły odtykać. No, zaczęłam kaszleć. No właśnie, w czwartek w ciągu dnia było bardzo spoko, po południu znowu zaczęło mi się gdzieś tam, powiedzmy, pogarszać, może inaczej, rzuciło mi się właśnie na te kolejne rzeczy i tak się męczę. No dzisiaj mamy sobotę, mówię tak trochę, Andrzej twierdzi, że tak jakbym przezadziała z alkoholem. No faktycznie, głos mi się obniżył, ale to jest takie sztuczne obniżenie. No w każdym razie mam nadzieję, że te mocno średnie samopoczucie, jeżeli chodzi o mój stan zdrowotny, nie wpłynie na to, jak się będziemy bawić dzisiaj. Żyłam nadzieją, że wytrzymamy do trzeciej. Andrzej tutaj pewnie zaraz się wtrąci, że chyba przesadzam. Bo wstępny plan jest taki, że po tym weselu wrócimy od razu do Warszawy. No ale zobaczymy, czy tak będzie, bo w razie czego mamy się gdzieś zatrzymać. Także to jest jeszcze temat do ogarnięcia. Teraz jedziemy do Łącka, w Łącku się przebierzemy, no i właśnie pojedziemy dalej, ale z wami pewnie już zobaczymy się na miejscu. Także akcja teleportacja i do zobaczenia. Pierwszy taniec już był i był wow. W sensie, no, Marcin dźwignął Klaudię, chociaż dźwiganie to za duże słowo, bo ona taka lekka, że... Ale wyglądało pięknie. Mój głos, no, dalej tak brzmi. I myślę, że tym, że tak baluję, sobie nie pomagam. No, ale jest ekstra. Od pierwszego tańca przez cały czas byliśmy na parkiecie, aż nie było, że idziemy na jednego. Także grubo ciśniemy, grubo. Jest ekstra, za chwilę wam pewnie pokażemy, co tam się dzieje na sali. Ale może poczekamy, aż będziecie tu luźniej na parkiecie, żeby tym nagrywaniem gościom nie przeszkadzać. Andrzeju, pierwsze wrażenia... A!
I ten, słodki stół, Boże, jaki dobry. Już tyle rzeczy spróbowałam. Tak, chcesz coś dodać? Wyczerpałaś wszystkie tematy. Tak, jedzenie dobre, ale słodycze, mua. Wesela i po weselach. Szalony miesiąc weselny już za nami. Wesele Marcina i Klaudii było przecudowne, ale tak jak przewidziałam, ta klimatyzacja i balowanie na parkiecie nie pomogło mi w tym, żeby wyzdrowieć. Mamy czwartek, a ja tak naprawdę dalej nie jestem do końca zdrowa. No ale cóż, tak się zdarza. Impreza była świetna, w związku z tym, że nie byłabym w stanie pojawić się na poprawinach, finalnie od razu po weselu przyjechaliśmy do domu. Wyszliśmy jakoś chwilę po trzeciej, koło piątej już byliśmy w Warszawie. Z sali było blisko do wlotu na trasę. Andrzej jechał, a ja spałam. Ale naprawdę tragicznie się czułam, szczerze mówiąc, od północy. Miałam taki totalny kryzys. Jestem z siebie bardzo dumna, że wytrzymałam do tej trzeciej. No bo wiecie, spod tego pięknego makijażu nie było może tego widać. Ale czułam się jak kubka gówna. Taka prawda. No. W każdym razie. Wesele było ekstra. I super było przeżyć wszystkie te imprezy. Ale chyba oboje możemy zgodnie stwierdzić, że to było jednak too much. Trzy w sensie wesela tydzień po tygodniu, tak. I to za dużo. Jakby za była duże przerwa, to jeszcze by się dało jakoś to ogarnąć. Ale tydzień po tygodniu, jeszcze komunia, to nie. Za dużo się działo. Następnym razem, no w sumie te terminy nie były zależne od nas. Ale fajnie by było, gdyby te imprezy były jednak w jakichś tam odstępach od siebie. Ale i tak było ekstra. Fajnie, że to przeżyliśmy, a teraz mamy święty spokój, jeżeli chodzi o takie imprezy. Kolejna będzie dopiero nasza. Jej! No, także jeszcze raz powtórzę, wszystkie trzy wesela były ekstra. I cieszymy się, że na części tych imprez nam towarzyszyliście. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnym vlogu.